zaproponowałem, że zrobię dla Nowej Huty rzeźbę plenerową, przestrzenną. I zrobiłem taki projekt z patyków, abstrakcyjna rzeźba, i zatytułowałem to Wzlot. Rzeźba ma 7,5 metra, więc Wydział Kultury uruchomił wykonawcę tej rzeźby. Zwrócono się do Huty. Wydział Walcowni Drobnej i Drutu podjął się tego, dostałem przepustkę, byłem jakby pracownikiem Huty. W maju 1977 roku została postawiona, zmontowana z dwóch połówek w jedną. Na miejsce wybrano róg bulwarowy i tak przetrwała 40 lat. Mieszkańcy pytali się, co ta rzeźba przedstawia, więc tłumaczyłem, że to są skrzydła, które pozwalają ulecieć ponad te problemy i trudne czasy, jakie wtedy panowały. To jest zadziwiające, że nikt nigdy jej nie próbował zniszczyć czy uszkodzić. I tyle lat przetrwała, nienaruszona. Chyba polubili, z tego wnioskuję, tą rzeźbę. To był taki ewenement, że w tych czasach pozwolono na wolność taką, że artysta młody mógł zrobić rzeźbę, jaką chce. Obecnie realizuję już projekty wykonywanych w drewnie. Nawiązałem kontakt z niemiecką fundacją zajmującą się pojednaniem między narodem polskim a niemieckim. Powstał projekt 13 rzeźb. Te rzeźby wykonuję za własne środki. Założyłem sobie kiedyś już, że nie będę sprzedawał swoich rzeźb, ponieważ wtedy nie byłbym wolny, a chciałem być wolny, czyli robić to, co ja chcę. Jakbym raz sprzedał, to mógłbym się kusić na to, że mógłbym wtedy wykonywać rzeźby pod gust kupującego. Dlatego mogę sobie pozwolić na realizację rzeźb takich, jakie chcę wykonać. Takie rzeźby dają możliwość jakby szerszego spojrzenia na rzeczywistość, jaką nas otacza. Młody szef drapewka, łatał dziury wam w kolewkach. Praca igłą to mój fach, szyję buty, raku, ciaku, ciaku, ciak. Już po raz czwarty organizujemy przegląd Teatrów Mamy i Taty. To jest piękna impreza, w której integrują się dzieci, rodzice, nauczyciele. Rodzice przygotowują takie piękne przedstawienia. Oni cały rok robią próby. Smok miał ogromny apetyt, a ponieważ nie lubił jeść warzyw i owoców, codziennie zjawiał się na pastwiskach i pożerał owcy, krowy i barany. Zaniepokojony król Krak postanowił zwołać swoich najodważniejszych rycerzy. Halo? Jasiek? Andrzej? Chodźże tu do mnie, no. Podjedź szerze. Wzgórze Wawelskie 5, tam gdzie zwykle. Nasza ekipa akurat z naszego przedszkola są rodzicami bardzo zwariowanymi i myślę, że przez to nasze przedstawienie będzie wyjątkowe. Jak widać. Występuję po to, bo kocham nasze dzieciaki wszystkie z przedszkola. Chciałbym też zarobić na inne skarpetki, bo jestem strasznie biedny. Może jakąś ktoś mi da rolę w jakimś dobrym teatrze. Tak dobrej zabawy jak w tym roku jeszcze nie miałam. Rodzice trafili się utalentowani, z poczuciem humoru. W trakcie prób wymyślaliśmy różne ujęcia, których nie było w planie. W związku z tym wszyscy świetnie się bawili. Zgłosiło się jednak kilku śmiałków, którzy z rozkazu króla dosiedli swoje konie i ruszyli do smoczej jaskini. A czy oni sobie poradzą z tym strasznym smokiem? On jest taki ogromny i silny i ma długie, ostre zęby i na dodatek zieje ogniem. To, że właśnie w tych teatrach występują rodzice i dzieci właściwie czują, że to jest trochę inna sytuacja, ponieważ w przedszkolach oglądają najczęściej albo nauczycieli, jak przygotowują dla nich przedstawienia, albo sami są aktorami. A tutaj proszę, teraz właśnie rodzice tych dzieci przebierają się w piękne kreacje, przygotowują się do pięknego przedstawienia i tu właśnie robią piękny spektakl dla swoich pociech, dla swoich dzieci.
Moja planeta jest bardzo maleńka. Na mojej planecie wulkany są dwa. Moja planeta jest bycia tycieńka, niewiele większa niż ja. Role się odwracają, próbujemy, my staramy się w jakiś sposób te dzieciaki zaciekawić, coś przesłać, jakieś przesłanie, jakiś morał. Myślę, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaka się może przydarzyć, żeby dziecko widziało właśnie swojego rodzica jako aktora. Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu z nich o tym pamięta, bo dorośli, dorośli. Dorośli, dorośli, już wielu dorośli i wciąż zacierają poważny swój nos. Nie broją, bo w torcie nie stoją, bo w pracy nie grają, bo w nie dostają, czarownic się nie boją, codziennie mają głos. Jak widzę uśmiech dzieci, które są na widowni, które spoglądają, które są zaangażowane w nasze przedstawienia, to jest najcudowniejsza nagroda. Właśnie zobaczyć te dzieciaki uśmiechnięte, spoglądające na nas. A dla nas jest to pewne wyzwanie, bo uczymy się rzeczy nowych. Jest to stres, przełamywanie tego stresu, a poza tym świetna zabawa.